Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie ze Szczecina. Na początku przeczytam fragment, który przeznaczony jest na dzień dzisiejszy w naszej książeczce z Biblią na co dzień. Jest to fragment z Księgi Hioba, gdzie w 9 rozdziale, w wierszach 2 i 3 tak czytamy. Doprawdy wiem, że tak jest. Jak mógłby człowiek mieć słuszność w obliczu Boga? Jeśli zechce się z Nim spierać, nie znajdzie odpowiedzi ani na jedną rzecz z tysiąca. Ten fragment, który mówi nam o pewnym rodzaju rozmowy z Bogiem, co więcej, o sporze pomiędzy człowiekiem a Bogiem, jest nam niezwykle bliski. Zresztą jak cała historia Hioba. Jak się okazuje, jest to jeden z tych bohaterów biblijnych, którzy bardzo często byli rozważani, interpretowani zarówno przez twórców literatury, filozofów, teologów na przestrzeni setek lat. Właściwie od ojców Kościoła przez pisarzy nowożytnych, powspółczesnych. Dlaczego ta postać i ten bohater jest nam tak bliski? Myślę, że zwłaszcza w tym ostatnim czasie, tym bardzo trudnym dla nas czasie, kiedy mnóstwo pojawia się pytań, też wątpliwości, powraca również to jedno pytanie, które tak bardzo zbliża nas do postaci Hioba. Pytanie o sens cierpienia, o to, dlaczego ono jest udziałem człowieka, skąd się wzięło. To prawdopodobnie dlatego ta właśnie księga Starego Testamentu jest tak często interpretowana. Ale kiedy analizujemy te interpretacje, dochodzimy do wniosku, że trudno znaleźć jedną racjonalną odpowiedź. Bo okazuje się, bo może się okazać, że wcale nie o to w tym chodzi, aby szukać odpowiedzi. I może ten krótki fragment, który mówi o tym właśnie, że nie znajdziesz odpowiedzi na pytanie, może być dla nas dzisiaj inspiracją. Czy to oznacza, że tych pytań nie mamy zadawać? Wręcz przeciwnie. Chciałabym się podzielić dzisiaj cytatem z Fryderyka Nietzschego, który znalazłam przygotowując się do dzisiejszego rozmyślania. Napisał on takie słowa. Sztuka polega na tym, by postawić jedno pytanie, które więcej znaczy niż setki odpowiedzi łagodzących ból naszych serc, a następnie pozwolić mu wybrzmieć ciszą i brakiem odpowiedzi i w ten sposób wydobyć na powierzchnię całą trwogę, która nas trawi od środka. No właśnie, zadawać pytania i pozwolić wybrzmieć ciszę. Tak, by na zewnątrz mogły wydostać się te wszystkie emocje, które są często gdzieś głęboko w nas związane z tematem cierpienia, który nie jest tematem filozoficznym. On jest tematem bardzo egzystencjalnym. Przeżywamy go i doświadczamy z ogromną siłą w naszym codziennym życiu. Myślę, że analizując tę historię Hioba i patrząc również na to, jaki obraz Boga rysuje nam autor tej księgi, to jesteśmy zgodni, że tych obrazów jest wiele. Chciałabym, żebyśmy na chwileczkę przyjrzeli się temu, który myślę, że jest dość dobrze nam znany. Obraz, który prezentują przyjaciele Hioba. Kiedy przychodzą do niego, widzą jego nieszczęście i z całego serca starają się udowodnić, że to, co go spotkało, musi być karą za grzech. Cała księga Hioba odcina się od takiego myślenia. Pokazuje bardzo jasno, że cierpienie człowieka nie jest karą za grzech. Jednakowoż ten obraz Boga, który rysują nam przyjaciele, który bardzo często potępiamy, o którym bardzo często może słyszeliśmy w różnych kazaniach, rozmyślaniach, często również sami wyrażamy ten pogląd, mimo tego ten obraz często gdzieś tam w środku w nas tkwi. I on się uzewnętrznia w różnych trudnych sytuacjach. Pozwólcie, że podzielę się jedną tylko taką sytuacją z ostatnich tygodni. Razem z moim mężem Sławkiem byliśmy na pogrzebie małej 2-letniej dziewczynki, córki naszych znajomych. W czasie uroczystości pogrzebowych bardzo często wybrzmiewało zdanie, że Bóg chciał ją mieć już u siebie. Muszę wam powiedzieć, że budziło ono we mnie dużo niezgody. Bo pojawiały się pytania, ale jak to? Pan Bóg chciał mieć ją u siebie. To Pana Boga nie ma tutaj na ziemi?
to ona tutaj na ziemi nie jest u niego? To Bóg jest tylko tam, w niebie, tutaj go jednak nie ma? A co z rodzicami tej dziewczynki? Co z jej mamą i tatą? Gdzie w takim razie jest Bóg? Myślę sobie, że właśnie taki obraz to obraz Boga przyjaciół Hioba. I myślę, że my również mamy bardzo często tendencję do tego, żeby w taki sposób mówić o cierpieniu. Jednocześnie starając się niejako usprawiedliwić Boga, wytłumaczyć Go. Tylko czy to jest obraz, o który chodzi w tej księdze? Spór. Hiob spiera się z Bogiem. Ten fragment, te dwa wiersze, które dzisiaj przeczytaliśmy, to jest tylko malutki fragment całej kanonady żalów, wątpliwości i pytań, które Hiob zadaje Bogu. Przeczytajcie, proszę, cały rozdział 9, 10, zresztą najlepiej całą księgę, żeby się o tym przekonać. To w kulturze judeochrześcijańskiej nie jest niczym dziwnym. Kiedy byśmy to na przykład odnieśli do antycznej tragedii, to wtedy już nas to zadziwi, dlatego że może przypominamy sobie taką postać Niobę, która również niesprawiedliwie cierpiała, ale w wyniku tego cierpienia skamieniała, ponieważ miała tą świadomość, że nie ma co wchodzić w spór z losem. Tymczasem nasz bohater Hiob pokazuje nam zupełnie inną postawę, postawę zadawania pytań. Nie po to, by uzyskać odpowiedzi. Sam pisze o tym, że nie uzyska żadnej odpowiedzi. Racjonalnej odpowiedzi, która byłaby wykładnią, skąd jest cierpienie na świecie. Która by wykładnią była dla ciebie i dla mnie, dlaczego nas dotykają choroby, dlaczego nas dotyka śmierć naszych bliskich, naszych znajomych, dlaczego przeżywamy to, co przeżywamy teraz. Ale jednocześnie chcemy próbować szukać odpowiedzi w zupełnie innym doświadczeniu, doświadczeniu Jezusa Chrystusa. To nie oznacza, że Chrystus jest jakąś prefiguracją Hioba. Czasami możemy znajdować w różnych teologicznych interpretacjach porównanie Hioba do Chrystusa. To nie oznacza, że ich historia to jest historia jeden do jednego, ale tak naprawdę, że historia Jezusa Chrystusa jest odpowiedzią na doświadczenia Hioba. I na doświadczenia Twoje i moje, na doświadczenie naszego cierpienia. Historia Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, który zszedł tutaj na ziemię, aby iść razem z nami przez tą ciemną dolinę, w której cierpiał niewinnie, w której doświadczał zła od strony drugiego człowieka i w końcu umarł. Ta cisza przywalonego głazem grobu jest przestrzenią do zadawania wielu pytań. I jest również szansą na to, żeby wydobyć z siebie te największe i najtrudniejsze emocje, jak złość, ból i cierpienie. Po to, żeby móc na końcu usłyszeć słowa: ja żyję i ty żyć będziesz. Ja zmartwychwstałem. I w tym jest twoja nadzieja i siła. Bo takiego właśnie mamy Boga po swojej stronie. Amen.